Jesteśmy dlatego, że spotkanie przed chwilą zakończyło się obu komisji, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych z udziałem pani prezes Andżeliki Borys. Ja chciałbym ze swojej pozycji, czyli przewodniczącego komisji, powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany, w jaki sposób ta debata się odbyła, bo po pierwsze ostatnimi dniami sporo było emocji, nic dziwnego, sprawy były rzeczywiście bulwersujące. Z drugiej strony mieliśmy możliwość rozmowy o faktach, o zdarzeniach z udziałem Andżeliki Borys i jej stanowiskiem, stanowiskiem Związku Polaków na Białorusi, z udziałem ministerstwa i informacjami ze strony ministerstwa na temat wszystkich zdarzeń i rozmów, które miały miejsce. Umówiliśmy się, że będziemy kontynuować, niejako monitorować proces tego, czy władze Białorusi rzeczywiście realizują swoje deklaracje. Ten przebieg tego posiedzenia pokazał, że możemy dyskutować w sposób pozbawiony agresji i chciałbym to podkreślić. Doszliśmy do jednomyślnej konkluzji. My naprawdę w tej sprawie jako parlamentarzyści mówimy jednym głosem. To warto zauważyć, warto docenić. Chciałem oddać głos najpierw gościowi może, czyli scena europejska. Krzysztof Lisek, proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ja oczywiście dalej się czuję tutaj jak u siebie w domu. Proszę państwa, jest bardzo ważne, żeby o Białorusi mówić nie tylko w Polsce i aby o Białorusi mówili nie tylko Polacy. I to się udało. Udało nam się, nam, polskim eurodeputowanym, ale myślę, że warto tutaj podkreślić, że z tą inicjatywą wyszedł klub PO-PSL i pan przewodniczący Jacek Saryusz-Wolski, szef naszego klubu oraz przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Białorusi, pan poseł Jacek Protasiewicz. Udało nam się zaprosić do Parlamentu Europejskiego zarówno panią Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi, jak i Aleksandra Milinkiewicza, lidera białoruskiej opozycji. To było niezwykle ważne, że właśnie Aleksander Milinkiewicz zabrał głos jako lider, jako Białorusin, jako lider opozycji, zabrał głos w obronie Związku Polaków na Białorusi i polskiej mniejszości na Białorusi. Jest bardzo ważne, że udało nam się powiedzieć, że to nie jest konflikt, tak jak to twierdzi i ambasada Białorusi w Polsce i ambasada Białorusi w Brukseli, że to nie jest konflikt polsko-białoruski, to nie jest żaden spór pomiędzy dwoma związkami polskimi na Białorusi. To jest kwestia fundamentalnych praw człowieka. I tak przedstawialiśmy to w Europie i to spotkało się z powszechnym poparciem w Parlamencie Europejskim. Rezolucja Parlamentu Europejskiego została przełożona, faktem jest, o dwa tygodnie, ale tylko dlatego, że właśnie w czwartek wylądowała w Mińsku delegacja Parlamentu Europejskiego, tak zwana delegacja fact-finding, czyli delegacja, która ustala na bieżąco fakty w sytuacjach awaryjnych i nagłych. W tej delegacji jest również pan poseł Jacek Protasiewicz i jest pan poseł Wigień, który będzie kierował z ramienia Parlamentu Europejskiego, będzie współprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. To jest zgromadzenie parlamentarne, które ma skupiać 60 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz 60 przedstawicieli państw objętych Partnerstwem Wschodnim, po 10 osób z każdego kraju. W przypadku Białorusi jest pewien wyjątek. Stanowisko Parlamentu Europejskiego mówi, że ze względu na fakt, iż Parlament Białoruski nie został wybrany w demokratycznych i wolnych wyborach, taka jest zgodna opinia zarówno OBWE, jak i Rady Europy, jak i Parlamentu Europejskiego, jak i wielu parlamentów narodowych państw europejskich. W Euroneście reprezentacja Białorusi ma występować w charakterze obserwatorów i ma być to po 5 przedstawicieli tego oficjalnego parlamentu i 5 przedstawicieli opozycji demokratycznej. Liczymy na to, że władze białoruskie przyjmą tą propozycję i że w ten sposób będzie wyglądała reprezentacja Białorusi w tym ciele, które Euronest ma być ciałem, które ma być taką formą dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, czyli reprezentacją państw Unii Europejskiej, a tymi państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Także zorganizowaliśmy Andżelice Borys i panu Milinkiewiczowi spotkania przez ostatnie 3 dni, spotkania z przedstawicielstwami wszystkich frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Jeżeli chodzi o największą frakcję Europejskiej Partii Ludowej, EPP, to Aleksander Milinkiewicz i Andżelika Borys byli na posiedzeniu całej frakcji, zostali oczywiście przyjęci gorącymi brawami i zapewnieni o
pełnym poparciu ze strony IPP dla walki o demokrację na Białorusi, dla walki o prawa człowieka i te podstawowe wolności obywatelskie. Natomiast ze strony innych frakcji również usłyszeli słowa poparcia i myślę, że i to też, o to też nam chodziło, żeby za 2 tygodnie w Strasburgu ta rezolucja Parlamentu Europejskiego była przyjęta olbrzymią większością głosów. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że przez noc wracałem z Madrytu, tam się z kolei toczy jeszcze posiedzenie szefów Komisji Spraw Zagranicznych państw członkowskich Unii, tych 27 reprezentacji parlamentów narodowych. Idea Euronestu w ten sposób przedstawiona, jak przedstawił to pan poseł Lisek, została jednomyślnie zaakceptowana. Mówię to dlatego, że zwłaszcza w parlamentach narodowych były wątpliwości, toczyła się pewna dyskusja. Mamy temat zamknięty i to jednomyślne stanowisko też jest ważne, no bo to uruchamia całą procedurę no pewnej instytucjonalizacji funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego na tym poziomie parlamentarnym, politycznym. Pan Robert Tyszkiewicz, proszę bardzo, działania polskich parlamentarzystów. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj, ale przecież nie tylko dzisiaj na komisji, też w ramach konsultacji między klubami w tej sprawie, co warto podkreślić, działamy wspólnie. Przede wszystkim oceniając ostatnie wydarzenia, a zwłaszcza to spotkanie nieoczekiwane, które miało miejsce pomiędzy polskim ministrem spraw zagranicznych, a ministrem spraw zagranicznych Białorusi i prezydentem Łukaszenką przy okazji zaprzysiężenia prezydenta Janukowycza. I można powiedzieć, warto przy tej okazji zwrócić uwagę na jeden fakt, że wyrażenie zgody przez prezydenta Łukaszenkę na utworzenie polsko-białoruskiej grupy ekspertów, choć samo w sobie jeszcze nie jest jakimś istotnym postępem, to jednak jest przyznaniem przez stronę białoruską, inaczej niż było to do tej pory, że istnieje problem mniejszości polskiej na Białorusi. Mówiąc krótko, że to nie jest tylko wewnętrzna sprawa Białorusi i że to jest temat do rozmowy między stroną polską i białoruską. To jest drobny, ale jednak w dyplomacji dość istotny sygnał dotyczący podejścia czy jakiegoś ewoluowania podejścia strony białoruskiej do kwestii praw mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości polskiej na Białorusi. Oznacza to, że presja ze strony Parlamentu Polskiego, że praca polskiej dyplomacji nad nagłośnieniem tej sprawy w Unii Europejskiej przynosi, czy można powiedzieć, pokazuje pewne zwiastuny efektów, że można powiedzieć tylko tą drogą. I to oznacza jeszcze jedną rzecz, że ta presja nie może słabnąć. Sądzę, że długo nie mieliśmy takiej okazji, mówię tutaj o stronie polskiej, i też mniejszość polska na Białorusi nie miała takiej okazji, aby tak szeroko o jej problemach mówiono w Europie i na świecie. To się często nie zdarza, wiecie Państwo doskonale o tym, że Unia Europejska ma się czym zajmować i to jest moim zdaniem wyjątkowa okazja, która pokazuje, o tym też dziś mówiliśmy na komisjach, że musimy ten nasz nacisk uczynić stałym, trwałym i kontynuować, bo wydaje się, że taki cień szansy dzięki tej presji się pojawia i nad tym oczywiście będziemy pracować. Chcę też podkreślić pozytywną ocenę przedstawioną przez panią Angelikę Borys co do wsparcia ze strony polskiej dyplomacji, polskiego parlamentu, polskich posłów w Parlamencie Europejskim w tym trudnym dla nich czasie, od asysty polskich dyplomatów tam na miejscu podczas wydarzeń, aż po rozmaite inicjatywy skierowane w stronę nagłośnienia tego problemu przed opinią publiczną.